Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Wasze przyczepy na naszym kanale, a dzisiaj swoją niewiadóweczką pochwalą się Kasia i Irek. Cześć. Zanim wejdziemy do przyczepy, zanim odkryjemy ją z tego pokrowca, chciałbym Wam zadać pytanie, skąd pomysł na niewiadówkę, jak to się u Was zaczęło? Był jakiś tam pomysł na przyczepę, podobała nam się od jakiegoś czasu niewiadówka, wzięliśmy sobie, kupiliśmy do remontu, przerobiliśmy ją sobie po naszemu i mamy. Znaczy ja nie powiem, bo to był męża pomysł, ja tak trochę sceptycznie do tego podchodziłam, a jeszcze jak zobaczyłam tą przyczepę, no to już w ogóle to tylko załamałam się. Tylko ja byłem optymistą, tak, i wszystko widziałam. On miał swoją wizję. A w ile osób jeździcie? W trójkę. Czyli nie widziałaś całej rodziny, tak? Znaczy w trzy osoby was wszystkich w środku? Nie, w ogóle. Jak się pomieścić? Nie, ja w ogóle jak zobaczyłam to, jak on... Dobrze, że dojechała jakoś. Nie no, ta koła przyczepa. Były kiepskie, ale... Ale dojechała. Nie, on jeszcze jak wszystko wywalił, to nie, kompletnie, nie? Ale... Ciężko rozplanować, ale tak. Człowiek miał wizję, tak, i zaraz nam przedstawi, jak to wyszło. Tylko ja ją miałem. Tak, tu będzie to, tu będzie tamto. No dobra, mówię, cieszę się. Poczekamy, zobaczymy. Dobrze, możemy... Oczywiście nie przyznałam się, że... Możemy otworzyć naszego cukiereczka spod naszej plandeki? Ale poczekaj, zanim to zrobimy, to opowiedz nam o plandece, bo w zasadzie pierwszy raz mam możliwość zobaczenia pokrowca Polcover. Tak, Polcover. Tutaj mamy meteczkę w akcji. Do tej pory no, nie miałem takiej przyjemności, więc może coś o nim opowiesz. Jak ci się sprawuje, jak długo już masz? Mamy od jesieni pokrowiec. Był kupiony tylko z tego względu, żeby... Bo stoi pod drzewem, pod sosną, żeby nie zabrudzało, tak? Po sezonie żeśmy ją umyli, zapakowali. No i jest czysta, niepodrapana, sprawdza się, polecam. Bo wcześniej mówiłeś, miałeś plandekę, tak? Tak, przyczepka była zakryta plandeką przed remontem i ta przyczepka była porysowana. Teraz po remoncie, no by było szkoda, bo żeśmy odnawali całą farbę, całą strukturę i byłoby tego szkoda, żeby to zniszczyć, tak? I no, był plan. To jest dobry cel, nie? Fajne. Tak, i co jest ważne, nie zwiewa, nie? Aha, jest taki mięciutki, miękki w środku. Od środka, tak? Tak, nie rysuje. No. Specjalnie jest, żeby ona nie rysowała. I oddycha, także pleśni nie mamy. Zaraz pokażemy. Także jednym słowem, fajnie się sprawdza. Tak. Czy ciężko założyć taki... Samemu można bezproblemowo założyć. Już zakładałem raz, sam. W dwie osoby to łapie jedna osoba z jednej strony i przeciągamy, a w dwie tylko dosłownie jedna osoba zaciąga, druga naciąga. I od dołu paskami. Od dołu paskami można przepleść. Ja mam tutaj poprzyplatany pod zaczepem, a tam ta strona to jest chyba pod łapami, nawet nie wiem jak. I... Bakiste ładnie wszystko zakrywa. Tak, wszystko mamy schowane, tak? Na Czyli zimę. Jednym słowem, polecacie? Ja polecam. Naprawdę warto. Czy jakieś wady zauważyliście tego pokrowca? Nie. A jest jedna wada, którą przy okazji odpieczętowywania pokażę. Tu jest taka mała wada. Gumka, która po... No już nie sprawdza się, tak? Po roku. Po roku, tak, można pokazać. Aha, to jest... Lekko się rozciągnęła. Tak. To jest to, co trzyma tą klapę u góry, tak? Jak ją zwiniemy, to powinniśmy sobie... Czyli na dzień dobry trzeba zastosować jakąś... Ja mam jakiś taki, lepszy patent. Ja mam taki patent. O. Aha, że podwijasz do środka. I wtedy, mimo tego, że pokrowiec jest założony, można normalnie wejść do przyczepy. Nie wpada nam. Są drzwi odsłonięte, tylko drzwi, także możemy z przyczepy korzystać praktycznie wchodząc.
do przyczepy, tak? I resztę mamy zakrytą. Jak chcemy coś tam zimą sobie porobić w środku, nic nam nie przeszkadza. No dobra, to co? To tak jak mówiłeś, odkrywamy tego cukiereczka. Odkrywamy. Bardzo szybko się ściąga. Będziemy mieli taką instrukcję wstecznego zakładania. Tak. Te same czynności, tylko w drugą stronę. Tak. Jak widzicie, paski przełożone przez te szlufki. Naprawdę. Przedłużacz podpięty. O, się zakręciło. A, bo jest dach otwarty. Dobry. No właśnie zauważyłem, że jest możliwość założenie pokrowca przy otwartym dachu. Bo mamy dach otwarty i dlatego jest troszeczkę trudniej. Najlepiej robić na zamkniętym dachu. Ale fajne jest to, że mimo tego, że miałeś właśnie wentylację ustawioną na dachu, to tak jakby tego pokrowca wystarczało, żeby zakryć całą przyczepę. Do samego dołu, tak? Teraz jak ją już widzimy, to może opowiesz nam o remoncie. Co było zrobione na zewnątrz, bo widzę, że tutaj jest jeszcze felga cytrynka, tak, czyli oś jest remontowana, klasyczna. Stara felga, stara oś. Stara felga, na zewnątrz było robione, czyszczone, była łatana, bo była w paru miejscach pęknięta, laminat, mata żywica i była pomalowana, no i chyba wymiana. A czym malowane? Jaką raptorem. Farbą? Raptorkiem, ale nie jest jakaś taka struktura mocna. Nie. Dlatego był wałek gąbkowy, taki dość delikatny, żeby nie było takiej mocno kropowata. Ma taką delikatną kaszkę, ale jest w miarę gładka. Widzę, szyby macie robione z poliwęglanu? Tak, na twoim patencie, żeśmy dokładnie robili taki sam patent jak ty robiłeś. Duże szyby przód, tył mamy wymienione na nowe, bo stare były pęknięte. Mamy zrobioną całą instalację i zewnętrzną i wewnętrzną od podstaw. No widzę tu też światło nowe. Oświetlenie, tak, jest w LEDzie. Też braliśmy na stronie. O. Mamy wszystko, działa, wszystko zakupione z zagranicy, tak wiadomo, na stronie AliExpress, w większości lampy. Taka chińsko-polska kooperacja. Tak, chińsko-polska kooperacja. Z niewiadoma mamy pozakupywane na pewno uszczelki, wszystkie okna, to jest z niewiadoma. A widzę, że drzwiczki robiliście na płasko, wypełniałeś pianką. Czymś? Pianką. Pianką. Była wypełniana i nakleiliśmy sobie materiał. Drzwi były brzydkie, wyglądają, mi się wydaje, dużo lepiej. Ale widzę, że zamykaną tą macie krateczkę. To dokupowaliście, czy to nie, była to w oryginale? No to trafiejka fajna. Rok produkcji 80, także swoje lata już ma. 44, tak? No w tej chwili i nowe życie. I nowe życie, i nowe życie. Nowe życie, nowe wrażenia. Powiedz mi coś o podstawkach, bo widzę, że są dosyć grube, jeszcze takich nie widziałem, podstawki dosyć są wysokie. Kupione z AliExpress, bo mam przedsionek Obelinka i Obelinek jest dość wysoki, bo 2,10 jak się nie mylę, 2,10 czy 2,30 jakoś tak. I tutaj jak nie mamy, mamy za wysoko, za nisko przyczepę,
to on nam się po prostu tu fałduje i ładnie nie przylega. Na tych łapach. A no właśnie, bo przylega. Tutaj też na podjeździe stoi przyczepka. Tak, tak żeby wyżej było właśnie do przedsionka. Żeby jej nie zostawić na samych łapach, dlatego też są podjazdy kupione. No, prowadziłeś, bo na Allegro je kupiłem. Aha, no to przepraszam. Proszę się tu. Poszukamy aukcji i wkleimy was, tak. Bo często pojawia się pytanie o mocne, dobre podstawki pod podpory, a te wyglądają no, całkiem solidnie. Wyglądają solidnie, bo na razie stoją, tak? Okaże się po sezonie, bo one są też w komplecie, tak, 4 sztuki i kliny, żeby koła nie stały w powietrzu, jak mamy rozłożoną przyczepę. No tak, bo to na takiej grubości by trzeba było co najmniej cegłówkę podstawić, nie? 12 cm jest. No właśnie, to nie jest wcale mało. Najazd mamy 12 cm. Na szybach możemy zauważyć to, że zobaczcie, rzeczywiście ten pokrowiec nie rysuje, jest mięciutki. Szyby są nówki jak z fabryki, zero rysek, nawet komarów za dużo nie ma. Była myta i dopiero była nakładana pokrowiec, tak, po sezonie. Druga tak samo jest. No to rzeczywiście wygoda z tym pokrowcem, nie trzeba myć przyczepy. Tak. No i tutaj też możecie się przyjrzeć, zobaczcie, ani jednej ryski. Także pokrowiec lampy z Polkowaru jest bardzo delikatny. A wystają, tak? Lampy, także nie są porysowane, nie jest nic. To przejdźmy do środka. Prezentuj, co tu się pozmieniało. W środku mamy zrobione dwa łóżka na stałe. Jedno mamy dla dziecka, drugie małżeńskie. Ze starej przyczepy została nam tylko szafa, na której zaplątałem się w sznurki. Zapisujemy nasze podróże, data pierwszego wyjazdu naszej przyczepy. Mamy przerobioną szafę, gdzie są półki. Organizery takie? Tak, organizer jest wsadzony, żeby po prostu to wszystko nie wypadało. I zostawione są, wiadomo, dwie ostatnie, bo tam mamy kuchenkę na samym dole wsadzoną. No i różne rzeczy. I różne rzeczy, tak. Zawsze coś jest niezbędne. Zamiast kotków widzę sznureczki. Tak, zamiast kotków mamy sznureczki, mamy oświetlenie LED dookoła. O, tak do góry. Do góry mamy. Takie miękkie, miękka poświata. Tak, to sprawia nam półmrok, nie mamy, szyć nie będziemy w tej przyczepie, ale pozwala nam to na sprawne ubranie się. Korzystanie z niej. Tak, na korzystanie. No i fajnie tak ozdobnie wygląda. Na oknach macie roletki dzień-noc, jak to wam się sprawdza? Tak. Wiesz co, sprawdza się dość dobrze. Jeździmy po różnych festiwalach. Jest to, że tak powiem, wygodne, sprawdzone. Słoneczko nie przeszkadza, nie budzi nas. I nie trzeba do tego żadnych żadnych konstrukcji. Jest założone, nic nam nie wisi, nic nam nie przeszkadza. Możemy sobie spokojnie wtedy spać. Nikt nam nie zagląda do środka. No i w dzień się tak nie nagrzewało też, nie? Tak. Bardzo fajnie macie pomalowane te panele, teraz zauważyłem. Ciężko było, nie, te od okna, te plastiki, ciężko było to pomalować? To jest tą samą farbą malowane, co z zewnątrz. Nie było ciężko. Trzeba było dość dobrze przygotować, odtłuścić i samo przygotowanie więcej czasu nam pochłonęło niż samo malowanie, bo malowanie dość fajnie kryło jak na tym, jak na zewnątrz. Farba dość fajna, ten Raptor sprawdza się, fajnie kryje. No właśnie, to krycie jest chyba najważniejsze, nie? Tak. Bo ja bałem się malować tych paneli, bo myślałem właśnie, że będzie się mazać, nie będzie dobrze kryło, ale no powiem wam, że bardzo mi się to podoba, fajnie pasuje do zasłonek, nie? W tym samym kolorze. No wszystko żeśmy utrzymali środek w szarościach, szarości i czyste drewno polakierowane, taki był zamysł od początku i tego się trzymacie. Tak, tego się trzymamy. Mata antypoślizgowa, jakbyśmy sobie coś tutaj postawili, żeby nam się nie przesuwało. A tutaj w tej szafeczce. A w szafeczce mamy lodóweczkę, mamy wiadereczko. No i mamy taki nasz kuchnię, że tak powiem. Wszystkie kuchenne przyda się. Tak, przyda się. Akurat na zewnątrz, tak. Bo mamy tą turystyczną, nie?
tak. Przy dasi jest cała szafka i mamy tak to rozwiązane. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mamy wsadzoną instalację 220 i 12-woltową przygotowaną z tamtej strony szafki. Zapalanie świateł też mamy tam zrobione. Tutaj jest co? Tak. Cały kontroler, centrum dowodzenia przyczepą. Reszta mamy schowane w bakiście. Centrum jest oczywiście przy córce. Tak. Czyli lepiej działa na pilota. I to głosowego. Mamy na pilota, dokładnie. Tak. Tak. Proszę włączyć światła. I cyk, tak. Światła włączone. Tak, mamy włączone światła. Nigdy się to nie sprawdza, bo dziecko zawsze dłużej śpi. Pod tylnym łóżkiem mamy. Jest schowek taki, tak. Jest, można, jest do niego dostęp. Tak? Jest dostęp, szczeble są ściągane, także nic nas nie ogranicza do chowania. Mamy krzesła wrzucone, koło zapasowe, organizer jakiś tam na coś podróżnego. Tak, bo to całkiem spora... Tak, jest duża przestrzeń ładunkowa, że tak powiem. Ale fajne właśnie, pokaż jeszcze raz, jeżeli możesz, dla widzów, żeby mogli się zainspirować, że nie trzeba robić żadnego stelaża podnoszonego, tylko zobaczcie, luźne szczebelki, są luźne, które można... z kółkami drewnianymi na stałe, żeby... się nam to wszystko nie przesuwało, tak? Mhm. Tak to jest zrobione. Taki kołeczek do składania szafek, tak? Tak, jest dokładnie. To są te kołeczki do składania szafek powklejane na klej Wicol. Aha. W desce i każda deska jest podnumerowana, są... żeby nie było, że tam jakieś przesunięcie było w desce, no. Czy coś, tylko każdą deskę... Żeby było wiadomo, gdzie ją włożyć. Tak. I w tych poprzecznych podporach są po prostu otwory, w które deska Tak, dokładnie, dokładnie. O, możemy zaprezentować. Zobaczcie, jeżeli chcecie, to w łatwy sposób kolejny fajny patent na łóżko. W drugiej bakiście mamy przygotowane miejsce na namiot. Tylko namiot mamy wyjęty na obecną chwilę. Mamy dość duże też schowki. No tak, tutaj jeden, tam jest drugi. Drugi. Tak, łącznie no z całym stereotyp. Centrum. Bo możemy zasilić na 220, mamy transformator i włącznik sieci agregat, z którego możemy zasilać się albo z akumulatora, albo po przełączeniu przełącznika możemy się zasilać z 220 V przez transformator, to co chodzi na 12 V, pracuje na 12 V. Czyli w zależności od tak, tego, z czego jakie korzystamy. Zasilanie jest potrzebne, takie jest. Bo jak jest zasilanie na 220, to używamy tego, a jak nie ma, to używamy z akumulatora prądu. Chciałbym też pokazać kształt łóżka. Troszkę soczewka, wiecie co nam zakłamuje te ścięcie tutaj, ale bardzo fajnie pomyślane. Tutaj jest miejsce na nogi, gdzie jest mniej miejsca. No a tu ciałko leży sobie. Dosyć duża tu jest szerokość. Myślę, że ile tu wywalczyłeś? 70. Standardowe łóżko. Jedna osobówka. No właśnie, no to tak może osoba dorosła się nawet fajnie wyspać, a na nogi tak, tu nie potrzeba. 15 lat, także to już ma. No tak, to już osoba dorosła. Osoba dorosła, wzrostu osoby dorosłej, tak? Spokojnie się wysypia, nie narzeka i ma chęć jeździć z nami, czyli się musi tutaj czuć dobrze. I fajnie właśnie to wykombinowałeś, że łóżko nie zabiera, nie musi być rozkładane, a nie zabiera właśnie tej przestrzeni do chodzenia. No to generalnie instalacja przeciwkomarowo-muchowa. Wymyślona, że tak powiem, w czasie drogi na festiwal. I tak jak kotki, nic nie wylatuje, wszystko się odbija. Wymyślona w 3 minuty, najprostszym sposobem. Znaleźliśmy takie, mamy takie. I dobrze wygląda. I nie mamy kotków. I jak zwykle w kolorze... szarość. Tak. I łańcuszek od roletki. Służy jako... W małych przestrzeniach wszystko musi spełniać swoje, po kilka wszystko funkcji. Musi mieć, tak, wszystko wielozadaniowe musi być. Półeczki tu u góry są z czego zrobione? To jest deska frezowana sosnowa, taka? Podbiciowa dokładnie, to jest z deski, które się podbija pod ten, bo wyczyszczone, wyheblowane, polakierowane tylko. Szybki patencik na półeczki. I tak się na tych deskach za dużo tam nie kładź, bo wiadomo, spada wszystko. No tak, to tak podczas postoju, nie? Tak, podczas postoju do korzystania, położyć telefon podczas ładowania, żeby był i tam różne drobiazgi, tak?
Nasza apteczka jest tutaj, o, mamy. Ta, zawsze pod ręką. Szpital, tak, szpital jest najważniejszy. Tutaj nalepki z Jarocina, z Poland Rock Festival. Powiedz, jak się sprawdza przyczepa na takich wypadach? Bardzo fajnie, bo dużo lepsza jest od namiotów, bo jak się przebieramy, możemy sobie stanąć, możemy, nie przeszkadza nam tak deszek w namiocie i no, jest bardziej wygodna, tak? Komfort jest wyższy. Tak, mimo to, że to ma wymiary namiotu trzyosobowego, to mamy komfort jakiś tam swój własny, prywatny, więcej prywatności troszeczkę. Jak chcemy iść się pobawić, to idziemy się pobawić, chcemy odpocząć, to mamy miejsce dla chillu swojego, że możemy sobie usiąść i poodpoczywać, tak? Na festiwalu, na Poland Rocku używaliśmy zamiast przedsionka, przedsionek robiliśmy sobie z plandeki. Też się sprawdza plandeka jako przedsionek, tak? Jako taki szybki daszek. Szybki daszek, który stoi prawie tydzień, na szybko zrobiony, tak? I wykorzystywaliśmy z namiotu giętkie te... Tą listwę kedrową? Tak, to znaczy nie, tutaj żeby przedłużyć, bo to było dość długie, 7 metrów ta plandeka była, a zamiast listwy kedrowej żeśmy wkładali przewód 3 razy 1,5, zaginaliśmy plandekę i wchodzi świetnie, się trzyma. No właśnie, już kiedyś na którymś odcinku pokazywałem ten patent ze zwykłym kablem. Zwykły kabel, plandeka, parę sznurków, 2 maszty i można zrobić sobie szybki daszek. No my zamiast masztów używaliśmy właśnie te włókna z namiotu, które się tam teraz w tych nowych są stosowane zamiast masztów. I świetna sprawa, sprawdza się naprawdę. Jest giętkie, półokrągłe się robi nam. Mamy dużo miejsca, przestrzeni. Pokażemy Wam teraz, jak wygląda niewiadóweczka z obelinkiem, tym najmniejszym. Zaraz zobaczymy go tutaj na zdjęciu. Bo jak wiecie, w podróży czasem niewielki przedsionek jest bardziej wygodny od dużego. Zwłaszcza przy wielkości tych gabarytów, tak, naszych przyczep. Musimy sobie lekko wspomóc. A że różne przedsionki są używane, lubicie takie inspiracje. Często na forum, na różnych grupach czytam właśnie zapytania o różne przedsionki. To teraz pokażemy Wam obelinka, jak pasuje do niewiadóweczki, do zapiekaneczki. A jest to dokładnie model, mamy tu gdzieś wypisany. A tu jest z instrukcją. To jest Treffer Mini Black, a tutaj macie numer tego przedsionka, także możecie na stronie go wyszukać. Poczekaj, bo ja z tym rozkładaniem, to już raz kiedyś to rozkładałem. A, to jest wsadzony właśnie w kedrę. Czyli taki przedsionek, jak często Was interesuje, czyli dobrze dolegający do przyczepy. Ja może pomogę Ci tu u góry. To samemu idzie łatwo włożyć. Jak widzicie, nie ma tutaj rurek ciężkich metalowych, tylko taka, nie wiem jak to się właśnie nazywa, właśnie z włókna szklanego. Właśnie my tego żeśmy takich samych używali do plandeki, gdzie to nam się robiło półokrągłe, ładny namiot. Czekaj, jeszcze jest, że niby 10 minut sam człowiek powinien. Czekaj, nakierujemy. Już by mogli tutaj dać pojedynczy tunel. Zaraz on tam. A, bo on jest jakoś tam krzyżowany, wiesz? Dobra, tu wychodzi. Tu musimy przez szubę. No, przez tą środkową. Tak. O, cyk. Jest, czekaj, teraz tutaj. Ale cofnij. Kierujemy. Czekaj. O, jest. O, mamy asystę. Asystenta. Drugą. Okej. Okay. Przekażę Kasię tobie.
Nie, my żeśmy odwrotnie wsadzili. Nie, muszą iść metalowym do dołu. No tutaj jest taki, zaraz pokażę, o co chodzi, do czego odwrotnie. Drugi raz go rozbieram, dlatego ubieram, składam. Także trzeba jeszcze wypraktykować niektóre rzeczy. Oto czarną, zaślepioną częścią. Tak, do środka. No tak, ta część, żeby nic nie zahaczyć, nic nie popruć. No z przedsionkami zawsze trochę zabawy jest. Dobra, dobra. Daj trochę jeszcze. O, czekaj, za daleko. Dlatego ja lubię ten nasz dmuchany z Decathlonu. No, jak się dojdzie do wprawy, to później rozkładanie takiego przedsionka to jest moment. Założymy teraz jedną nóżkę, bo tutaj jest taki znany patent. Przykładamy. To patyczek musimy tutaj do środka wsadzić. O. I z jednej strony stoi. O, mamy i dokładamy jeszcze. Konstrukcja stoi. A z tej strony ta go rozciąga. Wkładamy tu też kieszonkę, wkładamy. Poczekaj. I zapinamy na klipsy. O. I wiadomo, będziemy gdzieś na polu, to naciągamy linki. A na betonie, jak widać, też możemy go rozłożyć, tak? O. I mamy zrobione przedsionek. Nabić i o tą długość właśnie chodziło, co mówiłem, żeby tutaj ładnie dociskało, tak? No tak, no rzeczywiście. Bo on, tak, jest, to były ładnie on jest wysoki, no. Tak, tu nie mamy gdzie śledzi wbić. Więc nie ma jak naciągnąć. Linkami można też sobie podciągnąć go do nóg, także też by się tam to napięło i moglibyśmy sobie siedzieć. Z trzech stron mamy drzwi, z dwóch przepraszam. Czyli na szerokość, no powiem wam, że jest podobny do tego dmuchanego z Decathlonu, bo tak, jak pamiętacie, on też nie nachodzi na całą przyczepę. Z dwóch stron mamy drzwi, od przodu okno. Wiadomo, że jego jakbyśmy usztywnili, to on zupełnie inaczej też by stał, tak? No tak, ale wystarczy miejsca na gotowanie, no i na taki bałaganik przedprzyczepowy, nie? Buciki i inne rzeczy. Tak, mamy jeszcze do tego w komplecie tutaj dolną kedrę. Żeby nie podwiewało, tak. Także tutaj też to można zdjąć. Są okna, jakby padało, tak. Bez moskitiera problemu. Moskitiera, tak. Także. Więc czy się sprawdza? Nie wiem, powiem w lipcu. Po pierwszym wyjeździe, tak. Właśnie. Taki jest zamysł, żeby przysiąść jeszcze ktoś nocował w lipcu, także. Także się okaże. Odezwiemy, powiemy Hubertowi, żeby przekazał. Aha, tą przednią ściankę. Tak, i mamy otwarte następne drzwi tutaj. Aha, to jest ścianka dokładana, czyli można ją całkiem otworzyć i wtedy tak, tędy i sobie wchodzić. Trzy wolne przestrzenie i to robi nam jako daszek tylko, nie? I tak wygląda ten najmniejszy model Obelinka przy zapiekaneczce. Bardzo ładnie. I moim zdaniem te nowe przedsionki dodają jej troszkę, odmładzają taką przyczepkę. Odmładzają, tak. Bo jednak te w klasycznym kształcie, no co kto woli, klasyka czy nowoczesność. Mi się bardziej podobają takie. Tutaj on ma taką fajną gąbeczkę, wiecie, przy tej części, która dotyka do przyczepy. Jest tu taka gąbeczka, że przy ściśnięciu ładnie. A, w ten sposób. No tu dociska taki kołnierz. Są tu właśnie miejsca do gumy do łapania śledziami oraz taśma, którą dodatkowo można
przedsionek przysunąć do przyczepy i złapać sobie choćby o nogę lub o dyszel. Chyba ta taśma służy do tego, żeby spiąć ją, żeby się tu żeby tu nie rozchodził się nie w środku. Nie rozchodziła się na boki, tak. No właśnie. A tym łapiemy do dołu, nie? Ale wiesz co, jakby w sumie złapać tą taśmę o podporę i na drugi koniec, ciekawe czy starczy. To mamy i dociśnięty przedsionek i złapany tak, żeby się nie rozciągał. Na ulubionej stronie dokupiliśmy takie zaciski, że wkładasz, zakładasz tutaj materiał, bez dziurawienia, skręcasz i możemy sobie w każdym miejscu go założyć, żeby na przykład naciągnąć, nie? No, podczas wiatru. Na jakikolwiek. Czy za materiał, czy można nawet za tą tu u góry. Są dodatkowe karabinczyki. I jak tego szukać? To jest uchwyt. Wiesz co, na dobrej stronie, tak? Z wiadomego kraju. Zakupione w to będą. I tutaj mamy linkę fluorescencyjną, która nam w ciemności świeci. No to jest bardzo fajna rzecz, żeby, tak, żeby się nie potykał. Zaplątał. Uchwyciki takie też, które do zakładania, żeby nam i nikomu się nic nie stało, tak? Bo też to o to chodzi, żebyśmy byli bezpieczni. Ale to powiem ci, bardzo fajny patent jest, te klamry takie dodatkowe. Takie dodatkowy komplet, że tak powiem. Nie trzeba dziurawić jakichś tych dodatkowych mocowań, tak, nie? Otworów. Bardzo super sprawa. A ile kosztował właśnie ten przedsionek? Co, my go kupiliśmy w promocji. On coś kosztował poniżej 500 zł. My go kupywaliśmy. Naprawdę? Tak. Sprawdź, Kasia. My go żeśmy kupywali w listopadzie. My mieliśmy go kupywać. Przepraszam, w listopadzie chyba one jeszcze były ponad 600. Się jeszcze wahałem i później Czesi zrobili promocję. No to naprawdę niewielkie pieniądze, no rzeczywiście. Naprawdę fajne pieniążki były, nie? Tak, za taki ładny przedsioneczek. Może nie jest największy, ale jest bardzo fajny, funkcjonalny. Przedsionek pasuje do przyczepy gabaretami. Dla mnie starcza, tak? No tak. Potrzebujemy większy, to plandekę. Tak mówię. No tak, no w zasadzie to... Wkładamy kedrę, wyciągamy, 7 metrów dookoła mamy. I tutaj wyjedziemy 7, także jest miejsca. W zasadzie tak jak mówiliśmy, co to wystarczy miejsca, żeby coś ugotować i bałaganik zostawić. Czy nawet w gadkach wyjść rano i się przewietrzyć. Czuć się jak u siebie na tarasie. Dokładnie. Zachowując pełną prywatność. Czy wstawić tutaj kabinkę prysznicową razem z toaletą turystyczną. Taki posiadamy takie coś. No, powiem, toaletę turystyczną. Powiem wam, że jestem zaskoczony, że za tak niewielkie pieniądze można przedsionaczek dostać. Ale trzeba go kupywać. Trzeba polować. W przełom roku wtedy fajne pieniądze wychodzą. I na koniec wam pokażemy jeszcze, jak wygląda ten kołnierz pod przyczepkę. Na razie go tylko tak przyłożyliśmy, no żeby dać wam obraz, jak wygląda to złożone w całości. I widzicie, tutaj mamy jeszcze troszeczkę szerzej ten przedsionek rozłożony, także można go delikatnie sobie poszerzyć, a po naciągnięciu takim prostym, no to widzicie, sięga mniej więcej dotąd, tak jak właśnie ten kołnierz pod przyczepą. No to wszystko mamy tu już chyba zaprezentowane i najważniejsze pytanie, czy polecacie pozostałym widzom wyszarpać gdzieś starą niewiadłeczkę i przywrócić ją do życia. Jak to u was wygląda? Czy opłacało się robić to, oczywiście, czy nie? Oczywiście, opłacało się. Jakbyśmy, mieli jeszcze raz to zrobić, byśmy zrobili jeszcze raz. Coś może byśmy zmienili, coś nie. To wszystko pod własne. Co wyjazd, potrzeby. Jakiś pomysł tak, wyskoczy, nie? Coś tam tak, dojdzie, coś czegoś tam nie dojdzie. Ma, trzeba coś przerobić, no ale i, to wszystko. No i taką to można robić pod siebie, nie? Że jednak w tej kupnej, no to już nie masz zbytnio pola do popisu. Chociaż nie, jak najbardziej, te nowe też są piękne, nie ma co. Ale tutaj zawsze można wejść z piłą. Tak. Co laminat, ale by to laminat. Było szkoda, nie? Co laminat, co skorupa i nic nam nie będzie. Łatwa w naprawie przede wszystkim, tak? I jak widać, no można mnóstwo części. Nowych gadżetów dokupić do niej. No i wszystko jest do niej. I dużo części można dokupić do nich, bo są cały czas produkowane, nie? W oryginale. Tak, bo mieliśmy na uwadze inną przyczepkę, no ale jak tam na początku były takie przebłyski, ale jak tam właśnie tak. Te części zamienne, to jak mieliśmy budowę, zaczęliśmy robić budowę, to właśnie mieliśmy przyczepę tutaj, taką
miała być na czas budowy, a później miała być wyremontowana. To została rozciągnięta samochodem, bo tylko się na to nadawała. Tak, tak. A tutaj jednak można wszystko dokupić w bardzo przystępnych cenach, bo nie można powiedzieć, ale no, cenowo wychodzi ok. Tak. Drobiazgi są tanie. Okna są dostępne. Przyczepka produkowana od początku lat 70. Także do tej pory. Do tej pory. Także silne argumenty za tym, żeby wyciągać z krzaków, ratować. No zobaczcie, wygląda jak nówka sztuka prosto z fabryki. A ma 44 lata. Tak. I nie widać. I nie widać. I nie widać. Jak po nas. Także dziękuję Wam bardzo. Ja również dziękuję za podzielenie się swoją przyczepką. Życzę Wam wielu wypraw, wspaniałych przygód i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Cześć. Cześć.